Ponoć nie wolno łączyć tego z tym. A ja połączę. I powstał Team Group Delta Max, na którego recenzję Was zapraszam. Gdy otrzymałem dysk na testy z RGB, pomyślałem sobie, po co w dysku RGB? Natomiast gdy go podłączyłem do komputera, moim oczom ukazał się ten efekt. To było takie wow. Naprawdę pięknie to wygląda. I zdecydowanie będzie to najładniejszy dysk, jaki kiedykolwiek widziałem i jaki kiedykolwiek miałem okazję testować w życiu. Ale zanim omówimy wydajność naszego dysku, to przejdźmy do tego, co się znajduje w zestawie. Od producenta poza samym dyskiem otrzymujemy aż dwa kable. Właśnie po to, żeby podłączyć nasze podświetlenie RGB do naszego komputera. I możemy to zrobić dwojako. Albo poprzez złącze USB 2.0 wewnętrzne, albo właśnie poprzez złącze 3-pinowe ARGB na naszej płycie głównej. Oczywiście, jeżeli nasza płyta główna takie złącze posiada. Oba kable są zakończone w takie micro USB, bo takie wejście jest w dysku. Poza tymi wspomnianymi wcześniej rzeczami otrzymujemy również fajną wlepkę od Team Groupa oraz standardową instrukcję obsługi i coś, co jest niesamowite, ściereczkę z mikrofibry do przecierania powierzchni naszego dysku. Brnąc trochę w parametry techniczne, chciałbym napomnieć, że nasz dysk jest troszeczkę niestandardowy, gdyż jego wymiary to jest 69,85 mm na 100 mm na 9,5 mm wysokości, czyli jest wyższy niż standardowe SSD-ki. No niby jest to przeszkoda przy montażu go w laptopie, ale z drugiej strony po co miałby ktoś kupować SSD-ka z podświetleniem RGB, żeby tego nie widzieć. Kości, jakie zostały zamontowane w tym dysku SSD, są to 3D NAND TLC i producent deklaruje nam odczyt na poziomie 560 MB na sekundę i zapis na poziomie 510 MB na sekundę. Producent również udziela 3-letniej gwarancji. Więc nasz dysk SSD wspiera, można powiedzieć, wszystkie systemy zarządzania RGB z naszej płyty. Oczywiście to działa tylko w przypadku, kiedy podłączymy nasz dysk SSD kablem dołączonym do zestawu poprzez złącze ARGB na naszej płycie. I tutaj mamy pełną kompatybilność z Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, Biostar Sync, ASRock Polychrome oraz MSI Mystic Lite. A jak ten dysk świeci oraz jak wypadł w testach, przekonamy się właśnie teraz. Testy podzieliłem na dwa programy w trzech próbach. Mianowicie będzie to AES SSD oraz Crystal Disk Mark i dysk będzie pusty, do połowy zapełniony oraz pełny. Jak wypadł nasz RGB SSD? Już tu masz. Gdy mamy dysk pusty, no to tutaj wartości, jakie nasz dysk osiąga, są praktycznie zbliżone do tych, które deklaruje producent i nie ma się w zupełności do czego przyczepić. W jednym, jak i w drugim programie jest rewelacyjnie. Gdy nasz dysk jest do połowy zapełniony, nadal jest rewelacyjnie, gdyż tutaj te wartości praktycznie nie różnią się niczym od tego, jak dysk jest pusty. Wiadomo, błąd pomiarowy może się zdarzyć. Tutaj nasz program nigdy nie będzie w 100% powtarzalny, żeby osiągnąć megabajt do megabajtu taki sam odczyt, ale na przykład punktacje w ESSD są bardzo, bardzo zbliżone do siebie. Jeżeli mówimy tutaj już o zapełnionym dysku praktycznie pod korek, no to jest nadal bardzo dobrze. Z tego tytułu, że nasz dysk nie zwalnia jakoś bardzo i nasze testy syntetyczne pokazały tutaj, że nasz dysk jest jak najbardziej nadal w pełni funkcjonalny i można z niego cieszyć się pełną szybkością odczytu zapisu. Jest minimalnie wolniej, ale nie ma jakiegoś nagłego zwolnienia, na zasadzie prędkość przez pół. Jeżeli chodzi o szybkość kopiowania, no to tutaj jeżeli mówimy o kopiowaniu z SSD SATA na SSD SATA, no to jest max łącza, czyli 520 MB stricte kopiowania. No tutaj nas limitują prędkości zapisu na dysku, na który jest kopiowany nasz plik, czyli w tym wypadku dysku Team Groupa. To, co mnie niewątpliwie urzekło w tym dysku, no to oczywiście podświetlenie RGB. Tutaj pełna synchronizacja z Aurą Sync jest ogromnym atutem oczywiście. Z tego tytułu, że patrzcie, jak to wszystko super wygląda i no można powiedzieć, że dla fanów RGB no to jest jedyny słuszny dysk. Jeżeli ktoś nie jest fanem RGB, no to oczywiście też to jest jak najbardziej bardzo dobry dysk. Wszystkie prędkości odczytu zapisu wypadły na nim rewelacyjnie. Ale dodatkowym tutaj jego featurem, atutem jest to podświetlenie RGB, które wygląda cudownie. Mam mnogość efektów, takie jakie gwarantuje Wam Aura Sync oraz każdy inny
system podświetlenia RGB w komputerach. Ja mam Aurę, bo mam płytę Asusa, stąd testy wypadły przy Aurze Sync. Działało to rewelacyjnie, bez zrzutów, żadnych problemów nie miałem, także ogromny plusik i pełna rekomendacja leci ode mnie za tego SSDK. Czy ten produkt ma jakieś wady? Wadą może być to, że trzeba podpinać aż 3 kable do dysku SSD, ale chcąc mieć fajne podświetlenie, musimy, że tak powiem, pójść kosztem kabli większej ilości, stąd aż 3, no bo ten trzeci jest właśnie naszego podświetlenia. To jest taki trochę minus na siłę, dlatego daję go w cudzysłowiu, ale pod kątem wydajności, prędkości, czy też samego podświetlenia, no to mamy same super plusy. Ode mnie to by było wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału. Link oczywiście do dysku macie w opisie. I widzimy się w kolejnych produkcjach na moim kanale. See ya!